Dzień dobry. Dzisiaj Państwu przedstawiamy Volvo S80 z 2005 roku. Tutaj auto z 2,4 litra pojemności silniczkiem pięciocylindrowym o mocy 170 koni. Została tutaj zamontowana instalacja Prince VSI 2.0. I tu widzimy na pierwszym planie komputer od instalacji gazowej. Tu mamy filtr fazy lotnej. Poniżej mamy reduktor z filtrem fazy ciekłej. I tutaj mamy wtryskiwacze Keishi. Są to najlepsze dostępne wtryskiwacze gazowe obecnie na rynku. I tak, spalanie benzyny w aucie oscyluje w granicach 12 litrów. Po montażu LPG mamy tutaj spalanie w okolicach 13-14 litrów, więc na każdy przejechany 1000 km mamy oszczędność około 320 zł. Dla porównania koszt przejechania na benzynie 1000 km jest to 550 zł, na LPG już tylko 230. Przejdźmy dalej. Przełącznik. Przełącznik w aucie mamy zamontowany tutaj w konsoli. Teraz wlew gazu. Wlew gazu mamy w aucie pod klapką, jest to dwuczęściowy wlew dokręcany. I teraz zbiornik. Zbiornik w aucie jest miejsce koła zapasowego. Oczywiście do każdego montażu klient dostaje pokrowiec na koło. W tym przypadku mamy zbiornik 60-litrowy. To daje nam około 48 litrów gazu i zasięg 370 km. Zbiornik mieści się idealnie, jest równa podłoga. Teraz tak, podsumowując. Koszt instalacji w tym konkretnie aucie, czyli instalacji Prince VSI 2.0, jest to 5800 zł i zwrot następuje po około 18100 km. Dziękuję i zapraszam na kolejne filmy.